Wszystkiego najlepszego! Kurwa! Najlepszego, Hayley! Dziękuję. Córeczko moja, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję, mamo. Wszystkiego najlepszego, siostro. Bracie. Strażnicy zanieśli wszystkie twoje podarki do komnaty. Jest tego dużo, sporo czasu zajmie ci przeglądanie prezentów. Od nas, droga Hayley, dostaniesz przepis na zaklęcia, które zostały stworzone przez Hayleyjskie Bractwo. Mogą ci się kiedyś przydać. Dziękuję wam wszystkim, naprawdę doceniam. Więc oficjalnie zaczynamy ucztę i zabawę. Hayley, chciałbym ci to podarować. To... naprawdę cudowne, dziękuję. Ten naszyjnik może być twoją bronią. Osoba, którą będziesz darzyć wielkim uczuciem, przybędzie ci z pomocą. Jednakże miłość musi być odwzajemniona. Pierwszy raz słyszę coś takiego. To stary hellijski przepis. Mało jednak kto go używa. Z niewiadomych przyczyn każdy chce się uczyć na błędach, ale nie chce, byś się zgubiła. Dziękuję. Nie puszczaj marzeń. Kocham morę. Witaj. Kłaniam się. O więc, 20. urodziny twojej siostry. Kiedy twoje? Jestem od Hayley starszy o 2 miesiące, ale nie świętuję urodzin. Nie czuję takiej potrzeby. I ja nawet nie pamiętam swojej daty. Czas. Może być okrutny, monotonny. Tracisz poczucie otoczenia, stajesz się znieczulony. To logiczne. Domyślam się, że masz wielkie doświadczenie. Władca Złotych Gór. Słyszałeś o mnie? Znalazłem pewną księgę, w której byli wypisani generałowie piekła. Z czystej ciekawości. Zgadłeś. Wiem, kim jesteś. Wiem też, jakie rzeczy robiłeś. Podziwiam cię. Ale nie martw się. Nikomu tej księgi nie pokazałem. Każdy ma swoje sekrety. Gdzie znalazłeś tą księgę? Skryta w duszy pewnej czarodziejki. Znaleźliśmy pewnego dnia jej szczątki. Dokładnie ją zbadałem. Wiedziałem. Znałeś ją? To długa historia. Kiedyś współpracowałem z innymi generałami. Chcieliśmy pochować swoje tajemnice. Zakopać nasze wady. Czarodziejka z nami współpracowała. Ufaliśmy jej. Zgodziła się wszystko zachować. Tylko najwięksi władcy wiedzą, kim jestem. Choć myślałem, że jesteśmy sami. Że nie ma innych światów. No i ty. Znalazłeś moją księgę. Mam ją ukrytą. Dam ci ją. Zdążyłem przeczytać. Mam tylko prośbę. Nikomu nie zdradzaj, kim jestem. To nie jestem już ja. Ale przyszłości się nie wymarzę. Nie śmiem powiedzieć. Cieszę się. Wydajesz się być bardzo moralny. Ciekawość i inteligencję masz po matce. I mocną głowę od Azyla. To pajac. Ale wie, co robi. To wariat, ale bardzo wartościowy. Jesteście jak bracia, powiedzmy. Był przy twojej matce, gdy mnie nie było. Chciałbym ci to dać. Miecz ze Złotych Gór. Kute w smoczym ogniu. Bardzo wytrzymały i ostry. Weź go. Nie mogę go przyjąć. To twój miecz. Chcę ci go podarować. Dać wam swoją część. Odkąd dowiedziałem się, że Iris żyje, czuję się również za was odpowiedzialny. Niech cię chroni. Pilnuj też swojej siostry i matki. Tak jest i będzie. Dziękuję. Doceniam. Siostra cię chyba woła. Polubili cię. Jest na to jeszcze czas. Dopiero przyjechałem. Moje dzieci potrafią odróżnić dobre od zła. Sugerujesz, że jestem kimś dobrym. A nie? Wybacz mi na chwilę. Coś go gryzie. Wiem. Nie wiem, co dokładnie, ale biorąc wszystko pod uwagę, rozumiem go. On musi czasami pobyć sam. Alkohol mu się przyda. W końcu nadeszły te dni, gdy w końcu możemy być wszyscy razem.
końcu mogą się przywitać. Bracie. Nareszcie. Szukałem cię na wszystkie możliwe sposoby. Rozumiem. Dziękuję, że się nie poddawałeś. Cały czas byłeś tutaj? Tak. Dualizm nie pozwolił na jakiekolwiek kontakty. Cieszę się, że u ciebie wszystko w porządku. Przywitałeś się z Rozą? Była również w szoku. Dziwisz się jej? Przez cały czas była zamknięta w sobie. Skrywała w sobie żal, smutek. Ale poradziła sobie. Dzięki tobie. I ja również tęskniłem. Ja za tobą też, bracie. Wypijmy za spotkanie. Wow! O matko! Nic nie szkodzi. Nic ci nie jest? Czuję krew. O, zraniłam się w nogę, ale to nic. Nic mi nie będzie. A ty? Ty jesteś bogiem śmierci? Ty również. Tak, ale ja nie czuję zapachu krwi jak ty. Mam pobudzone komórki mutagenne Helijczyka. Coś jak wampir. Nie słyszałam o tym. To skutek eliksiru nieśmiertelności. Mój ojciec podarował go mojej matce, gdy ta wtedy zaszła w ciążę. Ciekawe. Nie wiedziałam, że tak się da. W dalszym ciągu inni pracują nad rozwojem gatunków. Cześć, wszystko w porządku? Tak, to jest Lotrik. Właśnie rozmawiamy na temat gatunków. Również musisz dużo wiedzieć. Księga Skalona została podzielona na nasze bractwo. Wszyscy tutaj wiemy o wszystkim, co jest w tamtej księdze. To dobrze. Przynajmniej wszyscy wiemy, z czym możemy mieć do czynienia. Słyszałem jednak, że nie wszystkie informacje były w księdze. Moja matka też mi o tym mówiła. Chyba mnie woła. Jej wzrok mówi wszystko. Do zobaczenia. A więc jesteś kimś w rodzaju wampira? Tak, ale zawodowo działam tak samo jak mój ojciec. Odbieram duszę. Mogę być najemnikiem. A jak to jest z pragnieniem? Chodzi o krew. Cóż, czasami byłem na głodówce, by zobaczyć, ile wytrzymam. To męczarnia. Muszę się pożywiać codziennie. Potrafisz hamować żądzę? Tylko przy mniejszych ilościach. Jeśli w moim pobliżu jest więcej krwi, bywa to dla mnie męczące. Nie chcę mordować kogoś, gdy nie muszę. Rozumiem. Coś jak prawdziwy wampir. Ale wyuczyłem opanowanie. Potrafię sobie odmawiać. Jednak... Twoja krew. Jesteś z korzeni egipskich. Skąd wiesz? Wszystko w porządku? Przepraszam. Muszę się na chwilę oddalić. Wszyscy są zadowoleni. Widać, że są dla siebie najbliżsi. Twoja siostra rozmawia z matką. Pewnie składa życzenia. Ojciec. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Może znów poszedł zaobserwować góry. Jego ostrożność to paranoja. Jakby wyczekiwał, że Alkali się przebudzi. Póki tkwi w nim sztylet na Shada, jesteśmy bezpieczni. Gdzie synowie Inhormo? Pilnują tej sali. W góry ruszyło wojsko. Alkaliego nie można lekceważyć. Król Azel zadbał o wszystko. Ma egipską krew. Uważaj, synu. Wiesz, że masz do niej słabość. Musisz się też uczyć panować nad sobą. Hunter, a jeśli on... Spokojnie, skarbie. Nasz syn zawsze dawał radę. Ojcze, nie chcę zrobić jej krzywdy. Przypadkiem usłyszałam waszą rozmowę. Czy wszystko w porządku? W najlepszym. Tylko nasz syn ma cechy wampira. Egipska krew to jego słabość. Przyjaciółka Hayley się zraniła. Lotrik mimo małej rany musiał odejść. Cóż, tak czasami bywa. Ale jeśli chcesz się nauczyć panować nad tym, poproszę jednego z moich strażników, by cię szkolił. Tak się składa, że nad nami znajduje się Egiptolia. Cóż za przypadek. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Jutro na pewno ktoś do ciebie przyjdzie. Będzie twoim trenerem przy okazji nauczyć się naszych technik walki. Jeśli go zranisz, wtedy da ci lekcję panowania nad pragnieniem krwi. A jeśli nie chcę, to go zabiję? Nie chcę wątpić w twoje umiejętności, jednak moja armia jest odpowiednio wyszkolona. Poradzi sobie. Poza tym zabijanie jest tutaj niemożliwe. Dziękujemy, Iris, za pomoc. W porządku. Dobrze się bawicie? Bardzo. W takim razie życzę miłych spędzonych chwil.
Mają tu dobre wino. Tylko byś pił. Nieprawda. Po prostu delektuję się nowymi smakami. Znam cię, Valax. Po prostu spoważniałeś. Nieprawda. Po prostu alkohol mnie wyciszył. Który pijesz codziennie? Przyniosłeś kulę? Wiesz, że się z nim nie rozstaję. Noszę duszę Aranej przy sobie. Wiesz, że ryzykujesz? Dusza, która jest przez dłuższy czas w kuli, może prowadzić do zniszczenia twojej ukochanej. Gdy znajdziesz czar, który ją uwolni, może ona być rozgniewana, będzie siała spustoszenie. To nie będzie twoja Aranej. Znajdę również sposób, by zdjąć klątwę z jej duszy. Ona chciała trafić do nieba, a ty jej to uniemożliwiłeś. Chciałem, by była ze mną. Chciałem znaleźć sposób, by przywrócić ją do życia. Nie chciałem czekać i szukać jej po wielkim świecie. Nie chciałem jej tak stracić. Może Iris będzie wiedziała, co robić. Porozmawiaj z nią. Nie dziś. To urodziny Hayley. Jutro. Muzyka, alkohol, piękne cudo. W sam raz. Długo czekałam na coś niezwykłego. Czuję się, jakby miały być święta. Tak. I dobrze, że gruźlica, bo już myślałam, że kaszel. Może zamieszkam tutaj. Na serio? Co takiego trzyma mnie w piekle, oprócz tego, że jestem damą dworu? Szukasz szczęścia? Ja nigdy nie umrę, więc muszę sobie jakieś zajęcie znaleźć. Nowe rośliny, miejsca, które tylko czekają, by mnie odkryła. A, w ten sposób? A co myślałaś? Nie, nic. O, i szkoły, chcę się nauczyć nowych rzeczy. Na pewno, będziesz miała okazję. Wyczuwasz to? Większy niepokój. Jakby coś miało się stać. Sita mówiła, że księżniczka Hayley również ma jakiś niepokój. Zresztą nie tylko. Sita również coś wyczuła, ale nie chciała niepokoić księżniczki. Miej uszy i oczy szeroko otwarte. Pałac jest bardzo dobrze chroniony. Kto mógłby się do nas przebić? Nikt. Już byśmy słyszeli krzyki obywateli. Wasza wysokość. Jak do tej pory? Nie ma żadnego zamieszania. Jednak nie ukrywamy. Czujemy złą aurę. Ja również ją wyczuwam.